Moi drodzy, wielu z nas z sentymentem wspomina jakiś kościół, czasem jest to kościółek, kapliczka, który dla nich ma szczególne znaczenie. Może coś dokonało się w naszym duchowym życiu, w tym właśnie miejscu. Wielu wspomina swój własny kościół parafialny, który dla nich jest czymś najcenniejszym. Wielu mówi o kościołach rodowych, a więc takich, w których dokonały się sakramenty ich przodków. Także oni przyjmowali chrzest, przystępowali do pierwszej spowiedzi, Komunii Świętej. Byli u sakramentu bierzmowania. 7 czerwca 1979 roku w czasie pierwszej pielgrzymki naszego rodaka, świętego Jana Pawła II, do ojczyzny. Ojciec Święty spotkał się z mieszkańcami Wadowic i tam, na rynku, przemawiając do swoich współziomków, również z rozrzewnieniem i z sentymentem wspominał swoje dzieciństwo, początek życia. Wspominał świątynię parafialną pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wspominał swój chrzest, wyrażając Bogu wdzięczność, wcześniej nawiedzając tę świątynię i w tym geście ucałowania chrzcielnicy właśnie wyraził wdzięczność za to, co dokonało się przed wielu laty w jego życiu. Kiedy to, jak mówi, został włączony w Chrystusa i do wspólnoty Kościoła. Moi drodzy, i dla Jezusa świątynia była bardzo ważnym miejscem. Ta w Jerozolimie, którą nawiedzał Jezus wielokrotnie. W Ewangelii mamy tego świadectwa. Był tam jako małe dziecko, przyniesiony przez Maryję, swoją matkę i opiekuna świętej rodziny. Był tam w wieku 12 lat, jak każdy prawowierny Żyd, który po skończeniu tego wieku jest zobowiązany do nawiedzenia świątyni przynajmniej raz w roku. Spędził tam 3 dni. Tam odnaleźli go Maryja i Józef, jako że myśleli, iż zagubił się w tłumie pielgrzymów. W tej świątyni staje wielokrotnie, aby tak jak każdy prawowierny Żyd, tam Bogu oddać chwałę, tam słuchać tekstów Mojżesza i proroków, tam rozważać Pismo Święte. To tam daje świadectwo o sobie, tam w świątyni czyni znak. Dla niego było to, jak dla każdego z nas, miejsce święte, kościół, świątynia. Każdy kościół to miejsce spotkania z Bogiem. To po to wznosimy świątynię. Niezależnie jakiego rodzaju, jakiego wyznania. Człowiek szuka Boga i w sposób wyjątkowy znajduje go właśnie w świątyni i przez świątynię. Jezus w dzisiejszej Ewangelii jest wzburzony. Rzadko widzimy go w takim stanie. Jest Bogiem i jest w pełni człowiekiem. A więc również przeżywa różne nastroje. Ulega emocjom. Powodem jego wzburzenia jest to, że faryzeusze zrobili
z domu jego ojca, z domu modlitwy targowisko. Nie było powodem zdenerwowania Jezusa to, że sprzedawano owe woły i baranki, ale powodem było to, że ponieważ te woły i baranki składano zgodnie z przepisem Mojżesza na ofiarę dla Boga, taki był czas, taka liturgia. Na 100 dni tamtych ludzi nie. Ale powodem wzburzenia Jezusa jest to, że to, co było dodatkiem do świątyni, stało się ważniejsze. A więc ów handel, który przemienił właśnie otoczenie świątyni w halę targową. Reakcja Jezusa jest bardzo konkretna. Wyraża swoje niezadowolenie, wypędzając przekupniów, rozrzucając ich stoły, rozsypując ich pieniądze. W innych fragmentach Ewangelii mamy jeszcze dodatek, że używa do tego rzemieli, którymi przepędza przekupniów. Moi drodzy, rzeczywiście gorliwość o dom Ojca Jezusa pochłania Go. Troszczy się o to, by świątynia była miejscem modlitwy, miejscem spotkania z Bogiem, z Jego Słowem. Dla nas każda świątynia to również miejsce święte. To dom, w którym spotykamy żywego Boga. To dom, w którym dokonują się sakramenty, cuda, które mają miejsce na naszych oczach, których to cudów często nie widzimy, nie dostrzegamy, bośmy się do nich już przyzwyczaili. Wolimy wsiąść w autokar, jechać 300, 500, 1000 kilometrów, bo tam gdzieś coś, cudowne źródełko, coś zaświeciło, coś się pokazało. Każda świątynia jest miejscem cudów. Nie musimy się tu przewracać, nie musimy tutaj ulegać euforii, wydawać okrzyków. Nie temu służy to miejsce. I myślę, że dzisiaj też Jezus nie w każdej sytuacji byłby zadowolony z tego, jak my postrzegamy Kościół, jak się w nim zachowujemy. Bo często następuje zanik świadomości sakrum w nas wierzących. Przykładów na to można by podawać wiele. Ważne są gesty, ważne znaki, bo przez nie wyraża się nasza wiara. Owszem, jest ta duchowa łączność, ale jesteśmy bytami złożonymi z ciała i z duszy, nie tylko z duszy. Dlatego też każdy z nas potrzebuje świadectwa wiary innych ludzi. Trzeba sobie ciągle przypominać, że jest to miejsce święte, jest to dom Boga. Myślę, że i dzisiaj Jezus użyłby rzemieli i niektórych wypędził z Kościoła. Za sposób zachowania to nie tylko tyczy się ludzi młodych. Jak to ktoś dzisiaj mówił, wspominając zachowanie uczniów szkół czy gimnazjum w czasie rekolekcji, które niekiedy są gorszące, są na pograniczu profanacji Kościoła. Sytuacje kandydatów do bierzmowania, więc nastolatków, gdzie bardzo często właśnie trzeba się mocno zastanowić, czy oni są wystarczająco dojrzani. Bo
czasem ich zachowania właśnie w świątyni, o ironię. W czasie tych spotkań, przygotowań jest po prostu gorszące, jest skandalizujące. Oczywiście to nie bierze się znikąd. Powód taki, że dla wielu z nich Kościół to zoo. Kościół to skansen. Nie są w tym Kościele. Czują się tu obco, nie u siebie, bo po prostu Kościoła nie znają, bo w nim nie bywają. Ale cóż żądać od młodych, kiedy my często też tracimy poczucie sami. Ze zdziwieniem niekiedy obserwuję tego typu zachowania, kiedy to trwa procesja do Komunii Świętej i podchodzący czy odchodzący, czasem trzymający ciało Pańskie w ustach, pozdrawiają się z kolegą czy znajomym, podają sobie ręce. Po prostu ręce opadają. Jakieś neopogaństwo, jakiś brak podstawowej kultury, wyczucia, brak poczucia sakrum. Owszem, jesteśmy w świątyni we wspólnocie, ale to nie jest miejsce spotkań towarzyskich. To nie jest miejsce pozdrowień, rozmów, pogaduszek. A często niestety tak jest. Oczywiście czasem trzeba rzucić kamyk do własnego ogródka. Niekiedy zły przykład dajemy my, duchowni, kapłani, którzy tak z przyzwyczajenia czasem traktujemy to jako miejsce naszej pracy. Tymczasem trzeba nam wszystkim sobie uświadamiać i przypominać. Jest to Dom Boży, jest to miejsce święte, jest to miejsce kultu. Po to tutaj przychodzimy, po to się gromadzimy. Nasze zachowanie, ale także nasz ubiór, właśnie z zażenowaniem oglądałem przez kilka lat pracując w Stanach i w Kanadzie sposób, w jaki tamci ludzie przychodzą na liturgię. W owych właśnie dresach, które u nas są strojem pewnej grupy, jakiegoś półświatka młodzieży, tak zwanej młodzieży blokowej. Tam wielu ludzi w klapkach, w tych właśnie dresach i jakichś sportowych ubiorach przychodzi na świętą liturgię. Zupełny brak wyczucia. Czasem roznegliżowane dosłownie kobiety i dziewczęta przychodzące do świątyni na mszę świętą. Idące w szortach, czy jak to mówię, w majtkach do Komunii Świętej. Udzielające w tychże szortach, czy jak ja mówię, majtkach Komunię Świętą, będąc świeckimi szafarzami Komunii Świętej. Rzeczy przedziwne. Służba liturgiczna z kolczykami w uszach, chłopcy z jakimiś dziwnymi fryzurami. To nie jest miejsce na to. To nie jest wybieg dla modeli, dla modelek. To jest miejsce święte. Półnagie, narzeczone, panny młode przychodzące przed ołtarz właśnie. Gdzie potem problem, gdzie celebrans ma podziać oczy, ponieważ stoi o te 2-3 stopnie wyżej, a ona, biedna, taka półnaga, syrenka poniżej. No i ksiądz siłą rzeczy, no, musi patrzeć, bo przecież sprawuje liturgię. Brak świadomości, brak wyczucia, brak wstydu, po prostu. Bo przecież do świątyń innych wyznań taka osoba by nie weszła. Po prostu
zatrzymano by ją albo gorzej przed świątynią tamtego wyznania. U nas szereg rzeczy się akceptuje, przymyka się oczy, udaje się, że nic się nie dzieje. Polacy, nic się nie stało. Myślę, że Pan Jezus także użyłby biczy i tych rzemieni, przechadzając się w niedzielne przedpołudnia i popołudnia po naszych polskich tak zwanych galeriach handlowych. Też powypędzałby tych kupczących w świętym dniu. Na szczęście być może ten widok handlowych niedziel odejdzie już w przeszłość, oby na zawsze. Moi drodzy, świątynia to dom Boży, to brama do nieba. Ilekroć przychodzimy do niej, ilekroć jesteśmy w świątyni, uświadamiajmy sobie, że prawdziwą świątynią jest on, Jezus Chrystus. Ten, który właśnie przywrócił świątynię swojego ciała, odbudował po 3 dniach w cudzie zmartwychwstania. Ten sam jest w każdym kościele. W pięknej katedrze, w Bazylice Świętego Piotra, podziwiany jako cudzie architektonicznym świata. I w tej małej, malutkiej kapliczce gdzieś na wiosce, czy na małej kieleckiej, czy podkieleckiej parafii. Ten sam Jezus. Jezus żywy, który jest sercem Kościoła. My tworzymy wspólnotę, mistyczne ciało Chrystusa, jak mówi Kościół. Dobrze, że są wspólnoty. Dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze, że modlimy się za tych, którzy gromadzą się, tworzą żywy Kościół. Dobrze, że jest ta msza święta, w której polecamy członków żywego różańca dzisiaj, których polecamy straż honorową Serca Bożego. Dobrze, są poczty sztandarowe, że gromadzimy się na naszych spotkaniach. Tworzymy Kościół żywy. Bez niego, bez ludzi w Kościele, Kościół jest niepotrzebny. Tak jak widzimy to na Zachodzie. Kościoły się sprzedaje, kościoły się zamyka, kościoły się burzy. Dobrze, że te mury, które postawiliście tu 37 lat temu, zapełniają się wami. Dobrze, że jest z nami Chrystus w tajemnicy Eucharystii. Przychodźmy tu często. I w czasie liturgii poza nią Kościół otwarty od rana do nocy. Wystarczy, jak wielu to czyni, podejść, uklęknąć, przystanąć na chwilę, pokłonić się Jezusowi. W kościele świętego Antoniego w Wojkowicach, na posadzce wychodząc z tegoż kościoła, zauważamy napis: wszedłeś dobry, wyjdź lepszy. Oby każde nasze wejście do świątyni czyniło nas lepszymi, bliżej nieba, bowiem każda świątynia to brama do nieba.